Firma Alfa Szkło z Choczni zajmuje się wszelkimi usługami związanymi z cięciem i obróbką szkła na zamówienie. Oferuje kabiny prysznicowe, nadruki na szkle. Zapraszamy! Znajdujemy się w Sułkowicach w Polęcinie i rozmawiamy z dyrektorem zespołu szkół, z panem Zbigniewem Grabowskim. Witam panie dyrektorze. Dzień dobry. Panie dyrektorze, no, cały czas pandemia w natarciu, że tak powiem. Rodzice skarżą się, że lekcje trwają za długo, że dzieci siedzą po 45 minut faktycznie przed komputerem w trakcie każdej lekcji. Jak to wygląda tutaj w Zespole Szkół w Sułkowicach Bolęcinie i jak to powinno wyglądać? To znaczy rozumiem, że nie moi rodzice skarżą się, że 45 tak. minut, bo zdziwiłbym się, ponieważ no my zasady mamy od wiosny przyjęte, że rozpoczynamy lekcję 10 minut wideo. Oczywiście może matematyka czy język polski, gdzie trzeba troszkę więcej coś pokazać, a przede wszystkim matematyczno-przyrodnicze, załóżmy jakieś rozwiązywanie zadania, ale zasada jest jedna, 10, góra 15 minut na początku lekcji, potem praca poza komputerem, również może normalnie w zeszycie, no i 10 minut na koniec lekcji podsumowania. Nauczyciel cały czas jest dostępny, jeżeli któryś uczeń chce czegoś się dowiedzieć, pyta, wyjaśniają sobie indywidualnie. W każdym razie no, staramy się pilnować tego, żeby była ta higiena czasu pracy przy komputerze. Zresztą wczoraj mieliśmy wywiadówki online oczywiście. No i z tego, co byłem w każdej klasie, z tego, co wychowawcy też mówią dzisiaj po spotkaniach z rodzicami, to są zadowoleni. Wszystko jest ok, nie było żadnych sugestii, żeby coś zmieniać. Więc myślę, że to działa. Jesteście jednak szkołą doświadczoną pod tym względem, ponieważ jak pan sam wspominał w kilku wcześniejszych rozmowach, te lekcje online były nie tylko w trakcie pandemii, ale i wcześniej. Już kilkanaście lat pracujecie z tymi systemami, więc można powiedzieć, że jesteście też doświadczeni w tych sprawach. To znaczy lekcji online jako takich nie było te lata wcześniej, tak żeby przed komputerem. Oczywiście zdarzały się takie eksperymenty, natomiast było prowadzone nauczanie na zasadzie wykorzystywania classroomu i stawiania tam zadań. Uczniowie na niektórych przedmiotach właśnie pracowali i tradycyjnie w szkole, i wykorzystując te narzędzia, które teraz wykorzystujemy po prostu w pełni i spotykamy się online również. I te kilkanaście minut jest podyktowane doświadczeniem, rozumiem? Tak, tak, tak. No poza tym, no powiem tak, że to jest naprawdę męczące. To się tak wydaje, że się siedzi i że to jest łatwiej przed komputerem, bo siedzę, bo nic. Nie, proszę państwa, to dla dziecka. Zresztą rodzice to widzą, jak wyczerpane są dzieci po dniu nauki, gdyby tam już nie daj Boże siedziały cały czas przed komputerem. W klasie się ruszamy, w klasie dziecko może odetchnąć troszkę, bo gdzieś się czymś zajmie, może odwrócić wzrok, widzi, że nauczyciel na niego nie patrzy. Natomiast tutaj w zasadzie ten dzieciak jest cały czas pod presją, może za duże słowo, ale no, cały czas jest, musi być aktywny, pilnować się, bo cały czas może być zadane pytanie, może być coś napisane na czacie jakieś. No, jest to dużo, dużo większy wysiłek taki właśnie umysłowy, jeżeli chodzi o skupienie uwagi, a to nas ogromnie męczy. No i dla nauczycieli, naprawdę, nauczyciele mówią, ja już nie mówię o fizycznych kwestiach, ja sam masaże i jakieś nowe techniki relaksacji, jakiegoś rozciągania, bo ramiona to tak bolą po kilku godzinach siedzenia przed komputerem, że to no, trzeba się w jakiś sposób ratować. No. No dobrze, to przejdźmy może do jakiegoś, może nie ciekawszego, ale przyjemniejszego tematu, czyli otwarcia obserwatorium astronomicznego w szkole. I też no, niefortunnie przypada na jednak środek pandemii. No to znaczy tak, jeszcze nie było wtedy pandemii, bo to 14 października, zaplanowane było wszystko. Zaproszeni goście, zresztą tutaj, jeżeli można zobaczyć, są prace uczniów konkursowe na logo naszego obserwatorium astronomicznego i tutaj, skoro już o tym mówię, to tutaj ta praca zwyciężyła.
Potem no, jak gdyby ją troszeczkę zmieniliśmy w kontekście, żeby była to grafika jako oficjalne logo naszego obserwatorium. I tutaj jest na takim folderze. Folder przygotowany oczywiście na rozpoczęcie, na oficjalne otwarcie. No ale zdecydowaliśmy z panem burmistrzem, że w poniedziałek przed środą odwołaliśmy spotkanie, choć było przewidziane tylko na 20-30 osób, 25 gości tak zaproszonych, oficjalnych, najważniejsze osoby tutaj ze środowiska wiejskiego i oczywiście z naszej gminy. No ale nie ryzykowaliśmy. No i chyba dobrze zrobiliśmy. Co się odwlecze, to nie uciecze. Prezent już dostaliśmy od pana burmistrza, dwa teleskopy, dodatkowe szkła, także jesteśmy zadowoleni. Wszystko to będzie pokazywane. Mam nadzieję, że na wiosnę zrobimy piękne otwarcie, takie, żeby mogli być zaproszeni również mieszkańcy naszej wsi. No i wszyscy goście, nie tylko oficjalni przedstawiciele władz naszej gminy, naszej miejscowości, naszej wsi, ale wszyscy przyjaciele naszej szkoły, no i oczywiście ci, którzy przebudowywali naszą szkołę, no i ci, którzy są zafascynowani naszym obserwatorium i chcą z niego korzystać. Panie dyrektorze, powiedział pan, że przełożycie to otwarcie być może na wiosnę, czyli na wiosnę będzie prawdopodobnie lepiej. Czy wie pan już coś o tym, że nauczanie zdalne będzie trwało aż do końca ferii zimowych? Nie, takich informacji nie ma. To są przypuszczenia, jeżeli będzie się w dalszym ciągu utrzymywało to, co widzimy, no to można przewidywać, że do, załóżmy, ferii. No teraz mamy jeszcze jakieś 3-4 tygodnie, prawda, pracy. Jest połowa listopada, no czyli właściwie 4 tygodnie do świąt. Potem jest długi okres świąteczno-noworoczny. 6 stycznia to jest środa, więc teoretycznie rzecz biorąc my na przykład mieliśmy zaplanowane te 2 dni, żeby też nie wracać do szkoły. To są kwestie też ekonomiczne, jeżeli chodzi o ogrzewanie budynku. No więc być może, że tak będzie, ale no, tęsknimy już za szumem na korytarzach, za, w cudzysłowie, biegającymi dzieciakami po korytarzach. No mamy nadzieję, że to wkrótce wróci. Tak, że się wróci. No jest super, wszystko można powiedzieć działa. Zdalnie ja też uważam, że to jest dobry czas na to, żeby wprowadzić te technologie, żeby się z nimi zaprzyjaźnić, żeby po powrocie do szkoły, do nauczania stacjonarnego, cały czas je wykorzystywać. Wykorzystywać chociażby po to, żeby mieć zasoby. Te dzieci mają zasoby, mają to wszystko na kliknięcie, prawda, gdziekolwiek by nie były. I to jest ta ogromna wartość dodana dla szkoły, nowoczesnej szkoły. To jest ten plus, jeżeli w ogóle można mówić o plusie pandemii, prawda, w tej sytuacji. Ale zawsze trzeba szukać plusów. I to jest jeden z nich, który należy znaleźć i który należy wykorzystać właśnie w rozwoju szkoły, w znalezieniu tej wartości dodanej. Okay, dziękuję bardzo, panie dyrektorze. Dziękuję bardzo, dziękuję.